Siemaneczko koledzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zimowym. Śnieg teraz sypie, mamy wtorek, godzinę 14. Przyjechałem właśnie do Gołębi. Zobaczyć, co tam u nich słychać. No, siedzą sobie wszystkie tutaj. Ale koledzy, mam bardzo fajną wiadomość dla was. I sam sobie się mega cieszę. To mój dziadek, jak to zawsze, mu się musiało nudzić. I powiedział, że to brzydko wygląda, to takie okno, to takie drzwi, takie to sztukowane. I powiedział, że go to wkurza. I będziemy stawiać normalny gołębnik, taki wchodzony, z podłogą, z celami lęgowymi i tak dalej, taki będzie spory gdzieś odtąd gdzieś o tam, na pewno taki duży będzie, bo tutaj też się powoli nie mieszczą, jeszcze będą przecież lęgi i tak dalej. I wiadomo, że też się nie pomieszczą wszystkie ptaki tutaj w takim malutkim. Słuchajcie, a zamarzło, musiałbym to wymienić. Bo dziadek też codziennie nie przyjeżdża, ja muszę trochę się nimi zająć. Mówi, że nadał radę jeden dzień, no ale ja to tak nie mogę, mi szkoda zaraz i muszę codziennie mieć wodę. Wszystko pozamarzane, to gówno, oni dadzą radę. Ja muszę o nie zadbać. Zaraz im wszystko powymieniam i będą siedziały, bo żarcia to mają, dziadek nasypał aż za dużo. Także no, właśnie koledzy, z takich fajnych wiadomości to, że będzie nowy gołębniczek, taki prawdziwy gołębniczek, bo to dziadek mówi, że taka budka prowizoryczna, bo myślał, że z tymi gołębiami to mi się odechce po jakimś roku, dwóch czy paru miesiącach i nie był pewny co do tej mojej pasji, ale teraz już widzi, że to już jest nieuleczalna choroba i nie do końca będę z tymi gołębiami. Więc no, powiedział, że zbuduję tutaj normalny gołębniczek, będziemy też na wiosnę stawiać go. Dziadek mówił, że teraz nie ma sensu, bo sypie, pada i tak dalej, cały czas brudno, ślisko. Więc na wiosnę będziemy dopiero wszystko tutaj myśleć, budować. Więc całkowicie ta buda rozebrana, ta malutka, co teraz jest. Bo ona jest mała, to co to za miejsce, malutko mają tutaj. Kurde, woda pomarzła. Nie będą miały ptaki co pić. Dziadek jeszcze wstawił kolejną tą jakąś miskę z tym żarciem. Co drugi dzień teraz przychodzi. No głodne to nie są głodne, a tylko bardziej z tą wodą problem będzie. Jak tak zamarza to. No i tak to właśnie wygląda, koledzy. No, takie krótkie odcinki teraz robię, bo to nie ma to, o czym opowiadać. No. Ślisko, zimno, brzydko. Gołębie też jakieś widzę, chyba nie w formie za bardzo. Bo ten, no, ma jakiś taki żółty dziób. To samo ten zamojski, co dziadek łapał. Jednak postanowiliśmy, że go zostawimy. Wezmę go na loty w kolejnym roku, na wiosnę. I zobaczymy. Samiczka to będzie chyba. Chociaż ja wiem, teraz się bije z tym kasztanem chyba, to chyba kasztan jest samica. Czekaj, odsuń się. O. Będę musiał porobić pary, będę mieć fajnie gołębniczek zrobiony tak na odpierdzielony, tak naprawdę. Więc nie mogę się doczekać. Będzie tak, na tylnej ścianie tego nowego gołębnika będą regał będzie. Na prawej ścianie też będzie regał z tej strony. A jedna ściana będzie cała w tych siodełkach. Jak już wyjdą młode z gniazda, żeby jak stare odrzucą, czy będą bić, czy coś, to no wiadomo o co chodzi, co nie? Więc będą na takich siodełkach sobie siedziały. No, jeszcze wam pokażę z zewnątrz ten stary gołębnik. No, będzie zmieniany, ja tam się cieszę. Dziadek zawsze coś musi wymyśleć. Ale właśnie za to właśnie zawsze coś fajnego powstaje. O, tak to na razie wygląda, taka budka mała. Mi tam nie pasuje, ale dziadek to zawsze powiedział, że nie, będziemy zmieniać i już. I tak, no. Mamy budżet w sumie do 5000 nawet dziadek powiedział, czy więcej. No także no, wybudujemy solidną budę, ładną, drewnianą. Będą drzwiczki, nie takie malutkie, nie będę musiał tutaj na błocie chodzić, bo tak to mam o błoto tutaj, jak napada. Będzie zrobiony tutaj taki chodniczek jakby, taki wiecie. Znaczy nie będzie wylany beton, tylko będą położone takie płyty chodnikowe, ze 3-4. Tutaj będą gdzieś drzwi. No, będzie zawaliście. Tak mówiąc. No, bo tutaj to siedzą sobie tak, o, jakoś niby tam się siedzą, no ale dziadek wymyślił, także tak będzie. Czekajcie, ach, chciałem wam pokazać, tak oddalić to, ale no, tak to siedzą ptaszki, widać śnieg pada tu napadane wszędzie. Nawet im tą wodę ogarnę, bo szkoda, żeby bez wody siedziały. No i taki trochę dłuższy odcinek się rozgadałem, bo o tej budowie gołębnika. I tutaj jeszcze obok gdzieś, o w tym miejscu chyba, czy gdzieś o tutaj, o,
będzie jeszcze taka malutka klatka dla królików, bo siostra jeszcze ma króliczki. Na razie to są w domu, to nie wiem jak wam pokazać. Takie małe, wiecie, miniaturowe króliczki, brązowy i biały taki. Tam głaszczę je, czeszę. I dla nich też będzie jakaś tam budka taka mała zrobiona. No. Także ja tam się cieszę z tego pomysłu. Koledzy, możecie doradzić mi, jakby to miało wyglądać wszystko. Czy dać na dwie ściany regał, czy na jedną. Jak tam chcecie. No, dzisiaj zaraz od nich uciekam, tylko aby tą wodę im zmienię jeszcze, żeby nie siedziały tak bez wody. I no, będę stąd się zawijał. Dam wodę. Już powiedziałem wam o wszystkim, że będzie nowy gołębniczek na wiosnę. To co jeszcze? Śnieg pada, wieje, zimno jest, zobaczcie, o, nie wiem czy to widać za bardzo, ale o, widać trochę napadało. No, tak to właśnie wszystko teraz się prezentuje tutaj, niefajnie. Zimno jest, zmiczka, biała zamojska. Tak to właśnie wygląda. O, czekaj, nie wychodź. Czarny, ładny samiec, będzie parka złożona. Dobra, nie przedłużam już koledzy, bo nie ma co tu więcej gadać. Idę tą wodą się zająć. A, i właśnie jeszcze mogę powiedzieć, że gołąbki nie latają już z... Oj, ze 4 dni. I dziadek właśnie dlatego stwierdził, że potrzebny większy gołębnik, bo jak tyle nie latają, to przecież żeby im się tutaj skrzydła nie zastały, czy coś w tym stylu. No dobra, mam nadzieję, że jeszcze woda mi nie zamarzła w beczce, bo ja mam na działkach gołąbki, jak wiecie. I niestety odłączyli kran. W sensie już wody nie ma w nich, musieli je zakręcić, bo zamarzłoby. I muszę wodę albo brać z beczki, tamtej takiej zielonej, zaraz ją przybliżę. O, tamtej. Ale jak tam zamarznie, to trochę lipa może być. A skoro tutaj zamarzło, to pewnie i tam poszło już. Kurde, mróz musiał ścisnąć, ale no normalne. Tak to właśnie wygląda wszystko, koledzy. Dobra. Ja kończę ten odcinek, dzięki, że oglądacie, dzięki za subskrypcję. Widzę tam do góry ładnie poleciały subskrypcje, wyświetlenia też ładnie idą, nie mogę narzekać. Także no, oby tak dalej, kanał się rozwija. Zdrówka dla wszystkich koledzy. No i do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.